Cześć, witajcie moi drodzy, hej Hiszpanki, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Nagrywałem kolejny przegrany mecz i chuj nie wrzuciłem go na YouTube'a, bo stwierdziłem, ten koleś to mnie rozpierdalał, gol po golu. Frajer na początku drugiej połowy wyszedł chyba na połowę drugiego i połowy meczu. I chuj, nie mogłem ledwie strzelić jednego gola. Ledwie jeden gol poszedł. Ale koleś przyszedł i dobił mnie jeszcze dwoma golami. To normalnie tak się wkurwiłem, że trzaskałem tą klawiaturą. Sorki. Ale no już po prostu tak moje nerwy były cienkie. Jak pujol. No normalnie jak nitki pujola. No po prostu szlag mnie trafiał. Ale dobra, nieważne. Przynajmniej dostałem level up. Jest nasza kiepska sytuacja, dwie przegrane, jedna wygrana, jeden remis. Zobaczymy co teraz się stanie. Jeżeli tą kurwę szmatę jeszcze raz znajdę, to ją rozpierdolę Bundesligą. I się zatka ta szmata niedojebana. Sorki, ale po prostu jak z nią grałem, to po prostu nerwy. Nerwy mnie takie brały jak kurde zeszłoroczny śnieg. No poważnie. No ja myślałem, że już oszaleję i zejdę z siebie. Tu jakiś inny przeciwnik. Myślę chyba, że będzie mniej wymagający. A jak bardziej, to ja już nie wiem co mam robić. Ja mam wrażenie, że ja przewalę tą szóstą ligę. O ja pierdolę. O Boże, Boże. Czy to nie jest Toc Bystrowa? Nie, to nie jest Rusak. Ale chuj, on ma taki trochę śmieszny skład. Zobaczymy. Myślę, że mnie on nie rozwali tym składem. Przewijaj to! No really? Każesz mi to oglądać? Ty luju zarąbany. On każe mi to oglądać. Okej, okej. Jak chcesz. Dzieci, nie płacimy za bilety. Ty jesteś jakiś pojebany. No przewijaj to, dobrze. Nie rozwali mnie takim składem, nie. Nie dam mu się. Nie zrobię wstydu. Czy utrzyma się przy piłce? Dobrze, Xavi. Xavi, kurwo, pchaj się. Nic. No, ma Boatenga, bo myśli, że Bundesliga mnie rozwali. No, widzę, że też na kiwkach jedzie. Kurde, obrona, nie dajcie się zwieść. No nie, ja mu nie dam strzelić gola, dobrze. Valdez dobrze, tylko coś ma trochę lagi ten koleś. Nie. Ja takim składem nie dam mu się rozkurwić, nie. BPL jeszcze rozumiem, BPL jest ostro powalone. Ale nie, tym składem w życiu. W życiu mu nie dam strzelić gola, nie. Nie. No po prostu nie. Dobrze. Valdez, ty masz szczęście w ogóle. Bo ja już cię po prostu bym zwolnił dawno. Kurwa, uważać. To będzie tragedia. To będzie tragedia, jak mi strzeli gola. Dobrze, masz ty szczęście. Kurde, doskoczył do tej piłki. Ale dobra. Diego Costa ma tą piłkę, teraz uważać. On, nie, mu się nie dam przepchnąć. Costa zrobi dośrodkowanie. Ja pierdolę. Ej, jakimi on tu gównami gra? Ej, nie wierzę. I nie sta dobrze to podaj. Zajebiście, tylko żeby nie było spalonego. I Villa. O, Costa. A, trafił w łeb Neuera. Mamy rożny. I teraz szykujemy główeczkę. Zagrał piłkę głową. Aha. No, Xavi! Co ty debilu zrobiłeś? Co za łeb? Ja też nacisnąłem przez przypadek inny przycisk, ale no i tak na Xaviego muszę nawyzywać. Dobrze, Juan Fran. No i niedobrze, bo teraz obrona poszła w tyły. Dobra, Jordi Alba. Sergio. Tu podaj. I Pedro, zrobisz dośrodkowanie. Dobra, szykuj się. Szykuj się, Pedro. Okej. No patrz, jak jego Neuer broni. Ja pierdolę. Jakieś nienormalne. Dobrze. Niedobrze raczej. Kurwa mać. Tu podaj mi. Dobrze, Alba.
Wierzę. Dobra, ale nasza piłka. Tu jeszcze nie jest źle. Tu już mi się gorąco nie robi. Tu nie muszę drzeć na nich japu. Ale tam, tamten mecz to był, to było piekło. Totalne piekło. Nie, nie dajcie mu, nie dajcie mu strzelić gola, szmaty. Alba dobrze. Za Puyola to dzisiaj musi robić. Bo Puyol oczywiście debil, zrobił sobie czerwoną kartkę. Chyba bardzo tego chciał. Pedro! Kuźwa, i teraz biegnie Neuerem. No i wydupił tą piłkę niepotrzebnie. Nie wiem, ta presja mnie ciąży po poprzednim meczu. No i kurwa, moja piłka, pizdo. Jeszcze dobrze tej piłki nie umiał wykopać. Dobrze, dośrodkowanie. Xavi. A, dobrze, dobrze, jasne. I dobrze, Sergio Busquets, nieźle. Nie może być inaczej. I rożny. Ten stadion taki skromny. Świetnie piąstkuje. Na jego koncie. No i nasza. No nie mówię. Tą Bundesligą, którą on tu ma, to on mnie nie rozwali, nie ma mowy. No nie wierzę, że Wille przepchnął. Nie było faulu na szczęście. Iniesta, Iniesta. Może ty coś zrobisz. Ło! Nie widziałem jeszcze Iniesta strzelającego, ale coś nowego w sumie. No i dobra. Za lekko to dośrodkowałeś. Neuer to wyłapał jeszcze. Bez problemu. Wykop to. Dobrze, Juanfran. Bardzo dobrze. Nieźle. Walczcie o tą piłkę. Nie możecie się im dać pokonać, bo to będzie wstyd. Wstyd nie wiem na jaką skalę, ale okropny wstyd. Pudło, Pedro, no przykro mi. Myślałem, że strzelisz. Ale widać, jesteś trochę nieudolny. Dobrze, Sergio idealnie podał, ale no Diego Costa już musiał stracić. Oj, kurde, obrona się wycofała. No nie! Nie wierzę. No, kurwa! Valdez! Jeszcze raz puścisz tą piłkę, to Casillasa wpuszczam. Nie wierzę. No ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie. Nie, ta Hiszpania jest zjebana. Powoli mi się wydaje, że ta Hiszpania jest zjebana. Ale Costa, na kij. Na kij ty się wycofujesz. No i chuj mi zabrał piłkę. Doskocz do niej. Kurwa! Dobrze, Pedro! I jest remis. Ej nie, ten Costa to jest naprawdę jakiś niedorozwinięty. I na kij tańczysz tę makarenę. Trzyś kurde w laty strzelił, idioto rumbana. Pedro musiał za ciebie strzelać. Jest remis. Na szczęście. O, widzę, że ma Depaya. To ciekawie jest. No faul, idioto. Nie, ja poczekam na rzut wolny. Dobra. Okej. Ramos, wykop to. Niestety nic z tego nie wyszło. Aj chuj. Teraz musimy się bronić. O, defensywa musi być. Bo inaczej będzie kiepsko. Blisko pole karne. O chuj. I pudło. Coś ty myślał. Przecież przewidziałem twoje ruchy, Pało. No jest remis, ale ja chcę wygrać to. Ja chcę z tym debilem wygrać. Nie. Co za przychlast. Dobrze, pikę, kurwa mać. Widzę, że jeden się przynajmniej wziął do roboty. Ale Pedro, jak tak będziesz wykopywał te piłki, to w życiu tyle goli nie najebiesz. Co z tego, że jedną strzeliłeś na fuksie? I nie sta. No nie, jeszcze mu pikę. Pikę, ja pierdolę, jeszcze mu bezczelnie piłkę zabrał. Boże, idziesz... Ja nie wiem, za kogo cię zamienię, Pikę. Puyol jest na czerwonej kartce na rezerwie. Nie mam innego Hiszpana, który mógłby pójść na obronę środkową. To ja nie wiem, za kogo ty pójdziesz. Będziesz musiał chyba do końca grać. Nie. Spalony! Ha, ha, ha! Nie ma prowadzenia. Chciałby już, kurde, z Hiszpanią prowadzić. W życiu. Ja mu nie dam, ja mu nie dam tego prowadzenia. No ale Costa! Kurwa mać. Też musiał dojebać taki drugi. Pedro.
No i chuj. Dał zabrać piłkę jakiemuś cieniasowi brązowemu. Poważnie. Dobra, Dawid Villa. Ja nie mogę. Nie. 1-1 to rezultat po pierwszej połowie. Nie, żenujące to jest trochę. Spotkały się dzisiaj dwie równorzędne drużyny. I ciekawe, kto wygra. Ja na razie nie postawiłbym na żadną z nich. A mam ci postawić blachę na mordę? Już mnie wkurwiej. Wystarczy, że poprzedni mecz musiałem przecierpieć, bo ja nie jestem taki, że rage quituję, tylko gram do końca. I musiałem przejść do jednego, patrzeć jak ten sukinsyn strzela mi gol za golem. I mnie tak już wkurwiało. Dobrze, że z tym zawodnikiem jeszcze się da grać. Napiję się szybko. Sorry. Ale po prostu muszę jakoś odreagować. Mnie to tak wkurza. Wkurza mnie taka sytuacja, gdzie koleś dominuje nade mną. No Luju, wykop tą piłkę. No nie, kolejny awk. Kolejny awk. Ja pierdolę. No on chce, żebym mnie wkurzył. No kolejny awk. No nie. Weź ty mnie nie wkurwiaj. Miejmy nadzieję, Kosta. Że tak, bo przecież są znakomicie przygotowani. Przecież nawet już nie musisz sprintować. Kapitalny futbol, widowiskowy i chciałbym, żebyśmy mieli taką. Nie, no kolejny awker. Po końcowym gwizdku. Dobra okazja. Jest niedobry. Kurwa, myślałem, że będzie samobój. Ale nie, to jest już żałosne. To jest już amatorskie zagranie. Ja pierdolę, mieć taki skład i jeszcze awczyć. No dobra, on będzie awczył. Takie mam wrażenie. Nie, no co za... To jest już drugi mecz dzisiaj, gdzie muszę grać z kimś, kto awczy na koniec drugiej... Na początku drugiej połowy. Kurwa, Villa! Dlaczego ty to pudujesz? Ja pierdolę. I kolejny mecz, gdzie koleś jeszcze nie będzie przebijał. No pojebany jakiś. Kurwa, chyba gram z jakimś kolesiem z Afryki. Nie wiem, jakim cudem dostał kompa, FIFA, drewnianego neta. No ja nie wiem, kurde, chyba matka Playeja mu nam musiała nasrać. No co stoisz z tą zieloną koszulą, wypierdą tą piłkę na boisko. Co za cfel jebany. Nie, mnie coś dzisiaj wyniesie normalnie. No wykurwiaj. Tu mu podaj tą piłkę. Nie, nie wierzę, że boty mi piłkę zabierają. No i nie sta, no kurwo ty. Dobra. Jedziesz, dośrodkowanie. Lol. Bot to obronił. No ja po prostu wierzyć w to nie mogę. No i moja piłka szmato. Ale nie, to jest bez sensu. To jest w ogóle bez sensu, że gram z takim botem. Ale mogę go z przyjemnością przynajmniej rozpierdolić. Na awku. Kiedy on jest awk. No zabierz mu Pedro tą piłkę. Jaki ty jesteś niedorozumięty. Pedro, nie umiesz botowi piłki zabrać? Boże, co za debil. I tu się nie dziwię, że ja muszę wyzywać tą FIFA. On ją teraz tej piłki nie wyrzuci, taka prawda. No czas marnujemy, a gnój awczy. Tak naprawdę. Weź, wyrzuć tą piłkę. Wyrzuć, kurwa, tą piłkę. Nie. No ja mówię do ściany. No i dobra, mam rożnego. Odrzut rożnego. Nie no, pojebany mecz. Sergio Ramos. Dzięki tej bramce. I chuj. Ja mu najebię 10 goli, ja będę miał 3 punkty. Ale nie wiem, czy to będzie sens w ogóle wrzucania na ity. Bo to jest w ogóle żałosne. Ale możecie. No i dobra, dobrze. Ale to jest mecz bez sensu, bo koleś jawczy. Tak naprawdę mecz nie jest meczem w ogóle. To tak naprawdę tego w ogóle nie powinienem wrzucać. Na to wychodzi. Bo koleś sobie teraz awczy. No nie, to jest patologia. To jest w ogóle patologia, co tu się dzieje. Dobra, Kosta. Idziesz. No nie wierzę. Weź ty się ogarnij, Kosta. O, Villa przynajmniej potrafi jeszcze. I rożny.
nie opanował piłki. Rożny, nie? Jak? Jak nie ma Rożnego? Nie wierzę. Nie, no, mnie to rozpierdala po całości. Przez co jest w ogóle głupie. Na pewno nie gram z tym samym kolesiem, bo by się okazało, że ten by mi znowu najebał 4 gole, czy 6, czy nawet 20. I potem by awczył. Dobra, Xavi. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca. Nie. Broni, ale piłka w grze. Czy to wykorzysta? Costa. Oddaje strzał. No i nie, sta, kurde, za lekko. A w sumie jakby za mocno walnął, to w sumie też by spudłował i też bym na niego darł japę, więc w sumie niech będzie już. No kurde, wybij tą piłkę. Ja pierdolę, nie wierzę. Ja po prostu w to nie mogę wierzyć, że on gra na czas. On tak naprawdę gra na czas, ale mimo wszystko ja dostanę te 3 punkty jebane. Nie. Patologia. Zwykła patologia. I tyle powiem. No ty chuju zajebany, kurde. Weź wyrzuć tą piłkę, proszę cię. Z łaski swojej, rusz te swoje 4 głupie, śmierdzące litery i oddaj mi piłkę. Nie, no arbiter jest pojebany. Gdzie ja go gdzie ja go pchnąłem? Boże, nie, ta FIFA jest chyba najbardziej pojebaną FIFą, w jaką chyba w ogóle grałem. I gram. Jak kupię 15, to myślę, że i jej nie spierdoli jej. Ja mam taką nadzieję. Po prostu ja już mam tak zniszczone dzisiaj nerwy przez tą FIFę, że już klnąć muszę. Nie chcę, nie wymsknęło mi się, tylko muszę, bo po prostu to już jest chore. Z kim ja gram znowu? Nie, ja mu zaraz przyjebię gola i się zamknie. Może znowu zacznie grać. Xavi do środku i to dobrze. Bo jak to spierdolisz, to ja normalnie cię zwolnię. Costa, ty kurwo. Nie. No przyjął piłkę, ale nie strzelił. Fagas. Ciota. I tak będę miał 3 punkty, bo on nie nadrobi tej straty. Ja w to wierzę. Że on, ten debil... Ty, ruszył się. Zaczął grać. Debil zaczął grać. O, proszę. Ruszył się. Ja już po prostu nie mogę w to uwierzyć. Zaczął grać. Czekaj, Costę wymienię. Od tego zacznijmy. Bo Costa tu oczywiście znowu gówno zrobił. Costa, wypierdalaj. Delufu, 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 fufu. W sumie nie, Pedro niech zostanie, bo strzelił gola. Kto jeszcze mógłby się... I nie, czekaj, Cesa Fabregasa możemy wpuścić za Iniestę. Ale tu patrzę, chyba bardziej Xavi jest zmęczony, ale niech Iniesta odpocznie. Xavi robi wszystko, żeby nie stracić piłki. Nieudana akcja. No jak to się... Nie... Nie czuję, jak to się stało, że w ogóle ta piłka jakoś śmiesznie dotarła. Ja im nie mogę teraz dać zremisować, nie. Przecież ja bym się wkurwił normalnie. Dobrze, Valdes. Nie wierzę, on i łapanie piłek. Dobra, no i fajnie, on ma piłkę znowu. Nie! Kurde, wypierdol tą piłkę. O, luju. Dobrze, Jordi Alba. Nie! Dobrze. No teraz trzeba się bronić. Bo koleś teraz chce mi napędzić stracha. Jeszcze przed końcem meczu. No co robisz, pauzę, idioto jebana? Kurwo, pizdo. I chuj, zrobił to celowo. Łap to piłkę. Dobrze. Nie, już po prostu... No i znowu gra AFK. Ja pierdolę. No nienormalny gracz. I jeszcze Diego Costa śmiał nie zejść. A chuj, moja piłka będzie. Najwyżej. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. No to jest popierdolony mecz. Kolejny popierdolony mecz, w którym jeszcze wygrywam. No co się tak patrzysz, Iniesta? Idziesz na wypoczynek. Pozwoliłem ci. Chyba, że chcesz, to cię mogę, kurde, zostawić. Wypierdalaj, Costa. I chuj, ja już nawet dośrodkowania nie robię. Jebnijcie mu gola.
No co tak stoisz? Dobrze, Pedro. Zdecydował się na strzał. Nie. On mnie wystawia po prostu na próbę nerwów. Co za luj zajebany. To jest chyba najgorszy mecz, z jakim kolesiem mogłem grać. Przecież ja nie wiem, czy jest sens to wrzucać. Nie, nie, dobra. Pojebany mecz. I tyle powiem. Ja pierdolę. No nie, to jest nienormalne. Zatrzymany atak. Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Dobrze, chujowi, strzeliłeś gola. Costa przynajmniej jest niedoidą. A ten to przynajmniej wbił na mecz, na boisko i mu wjebałem jeszcze gola. Dobrze, cierp, suko. I chuj, mamy 3 punkty. Ja nie wiem, czy jest sens wrzucać ten mecz. Bo tak naprawdę to ja go nokautowałem. O, teraz się obudził, szmata jebany. Co, co? Myślisz, że nadrobisz dwugolową stratę? Jesteś chyba pojebany. Faka ci pokazuję. Szmato. No, zjechałem go jak dziecko normalnie, dosłownie. Koleś myślał, że takim składem nie pojedzie. Moją Hiszpanię. Ale mamy przynajmniej te 3 punkty jebane. To może mi chociaż humor poprawi. Nie, ten mecz, ten dzisiejszy odcinek to będzie skala wyzwisk od 10 do miliarda normalnie, no. Nie no, grałem z pojebusem. Inaczej tego określić nie mogę. Ale wygrałem. Puyol wraca na ławkę. Ty, Costa, naprawdę szykuj się, bo jeżeli jeszcze kilka takich meczy będzie, że ty w ogóle nie grasz, to cię normalnie wypierdolę z tego składu. Ciebie i może jeszcze paru twoich kumpli z Atletico Madrid. No dobra, może jeszcze Dawid Villa ładnie grał przez ostatnich kilka meczów, ale co to w ogóle był za mecz? No dla mnie to nie był mecz w sumie. To był walkover praktycznie. Dobra. Ja już nie chcę bardziej psuć sobie nerwów. Nie wiem, czy wrzucę ten mecz na YouTube'a. Ja się muszę zastanowić poważnie, bo to jest w ogóle... To jest horror. To jest horror, co się dzieje w tej 6. lidze. Najpierw przychodzi mi debil, który wie, że mnie pokona, 6-1. Pokonał mnie. Ale w drugiej połowie był awk przez połowę drugiej połowy. Czajcie to? To jest w ogóle chore. Przychodzi mi drugi frędzel, z którym chcę nagrać materiał, bo tamten mi wyszedł do kitu. No to koleś, kurde, idzie mi z jakąś A-Bundesligą serii A i myśli, że mnie rozjedzie. Co prawda strzelił mi jednego gola na farcie, nieważne. Ale koleś, ja już po prostu rozpierdalałem. Gol po golu. Jeszcze dziwi się, że strzeliłem mu w 90 połowie. Boże, 90 minucie. Widzicie, już mi się nawet słowa dupią. Po prostu nerwy, emocje i nie wiem, co jeszcze mogę na to powiedzieć. To jest nie do opisania. Ale dobrze, mamy te 3 punkty. I jeżeli wygramy jeszcze jeden mecz, to... Znaczy dwa mecze w sumie, to zostaniemy w tej 6. lidze, przepraszam. Z szansami... Być może na awans do Ligi 5, ale ja nie wiem, jak ja dalej będę tak grał, skoro te kurwy tak będą awczyć. Jak tak będziecie awczyć, to ja w ogóle nie wiem, czy będzie sens nagrywania serii z FIFA. Bo ja już po prostu jestem znerwicowany. No już dosłownie muszę to powiedzieć, ale to, co dzisiaj zobaczyłem, to jest moje podsumowanie. Mecz był ewidentnie dla mnie do kitu. Jeden przegrałem, jeden wygrałem, więc w sumie tak jakby się nic nie stało. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie chyba pierwszego z najbardziej rage'owatych meczy w historii mojego kanału. Znaczy, może nie trzaskałem klawiaturą w poprzednim meczu, którego nie wrzucę, bo go już dawno usunąłem, ten materiał. Ale nie, po prostu taka nerwica mnie brała. No po prostu ja myślałem, że rozkurwię coś zaraz. Dobra. Jeżeli wam się spodobał ten mniej spokojny mecz z FIFA 14 Ultimate Team, to możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. O, ciekawe, co się stało. Aha, zaraz zobaczę.
Nie, bo w sumie próbuję sprzedać tego zastranego piłkarza i do tej pory nie mogę. Tak, to jest dziwne, ale nie mogę. Dobra, ja się tu z wami żegnam. Chyba jeszcze pootwieram jedną paczkę. Tak, jedną paczkę sobie otworzę dla poprawienia humoru, bo ja jestem po prostu... Naprawdę, moje nerwy już poszły w pizdu. Ale paczkę dla poprawienia humoru sobie pozwolę otworzyć. Jedną przynajmniej. To nie wiem, jak to będzie z resztą. Dobra, chuja trafiłem. Chuja trafiłem, ale przynajmniej mogę wziąć moje kartki kontraktu, które będą najbardziej przydatną rzeczą. A reszta na Quicksell. I dobra. I ze spokojem mogę się już z wami pożegnać. Z tej strony był Skorpio. Dzisiaj trochę podburzony nerwami, ale to nieistotne. Trzymajcie się, na razie. Yo. Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym opening packu. Z tych dodatkowych rzeczy, jasne, bo już nie będę nagrywał takich mega opening packów, jak je określiłem, z 900 tysięcy, zaraz się ta seria skończy. Spokojnie. Otwieramy 5 paczek po 25 kafli. Jeszcze nie zdążyłem wydać wszystkich końców na paczki, ale to chyba jeszcze nie będzie ta partia końców ostatnia, bo chyba dzisiaj będę tak otwierał paczki, że się chyba zanudzę całkowicie. Dobra, dawaj, pierwsza paczuszka 25k. Karaso jakiś. Co to? Co to jest? Co to jest? Dobra, pójdziesz na transferową. Znowu ten Turek! No powiedziałem ci Quicksell, ty idioto. Carlos Eduardo, też Quicksell, jak nic. Nie, koszuleczki z Juventusu na sprzedaż. Nienawidzę, tak, nie lubię czarnych koszulek. I ty też, ty też. Dobra, wszystko do klubiku. Reszta duplikat na Quicksella. Jeszcze 4 paczuszki zostały. Jebut, badunc, jebudu. Sorry, odbiło mi się, może mi się coś przyda. I Divayo, jakiś kurde down Włoch. Napastnik, ty luju. A idź na transferową. Pitroipa, co to jest za ścierwo, jakiś Pitroipa, zaraz sprawdzę, ile on warty. Biedak, kurde, no, no jak czarny to biedak, no wiadomo, no. Ty, żeby mi się tylko FIFA nie ścięła, bo ja mam takie obawy, już dzisiaj mi 3 razy FIFA wydupiło. Ja już normalnie koszmary mam. Dobra, nie chcę koszulek i herbów w FC Porto, no idźcie mi z tymi shitami. Dobra, reszta Quicksell. Boże, dałem karty jednorazowe na Quicksella, co za przyjeb ze mnie. O Boże. Sorry. A i tak już mam chyba dużo tych kart treningowych i tak dalej, to w sumie. Może z drugiej strony i dobrze. Może będę miał farta. Churchill, no idź mi stąd. Sesegnon, co to jest? Co to za ścierwo kolejne czarne? Ty, nawet go nie ma w transferowej. Ciekawy przypadek. A idź na transferową, może coś wyjdzie z tego. Stadion Juventusu, przykro mi, ale nie chcę tego stadionu. Nienawidzę Juventusu, gardzę Juventusem. O, jakiś Sawstawski, kurde, szybkość plus 15% przyjmuje. A reszta do klubu. I reszta na Quicksell. Cieszysz się? Też się cieszę, naprawdę. Kolejna paczuszka za 25k. Kaka. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Ujejejeje. Ukulele. Bududu. I Kerik, kurde, Angol. Zarąbany. Nasz. O, i darmowa paczuszka złota. Bardzo fajnie, na szczęście mi się przyda. To on pójdzie na sprzedaż z Newcastle. Ty na Quicksella zapierdalaj. Ty jedź wozić babci cukier. A ty kurde po wodę zapierdalaj. Dobrze. Reszta do klubu. Reszta Quicksella. Dziękuję. I ostatnia paczuszka z serii 25 tysięcy. Taką krzywą minę pokazałem, bo myślałem, że mi Neymar wypadnie. Ale tu chyba na to nie liczę. No Huntelaar! No kurde, cieszę się, że Huntelaar. Ale na kim mi Huntelaar? Kurde, Huntelaar zasrany.
Dobra, reszta do klubu. I reszta się idzie pierdolić. Do widzenia. Dobrze, ja wam dziękuję za obejrzenie krótkiego opening packa z serii 25 tysięcy razy 5. Z tej strony był Skorpio. Możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jojo, narazki i papa. Pa.